Trzydniowe obchody z udziałem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i zwierzchnika ukraińskiego kościoła grekokatolickiego rozpoczęły się w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela we Warszawie. W ich trakcie podpisane zostało wspólne orędzie. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki mówił o potrzebie prawdy i nazwał wydarzenia sprzed 80 lat ludobójstwem. Ojcowska miłość objawiona w Chrystusie Jezusie, naszym Zbawicielu, leczy nasze rany i uzdalnia nas do przebaczenia. Tylko prowadzeni przez Niego możemy dojść do prawdziwej jedności. Tego jednak nie da się dokonać bez odniesienia do prawdy i bez nazwania zgodnie z życzeniem rodzin kresowych ludobójstwa polskiej ludności na Wołyniu po imieniu, bez uciekania się do półprawd i eufemizmów typu tragedia wołyńska, zbrodnia wołyńska, czystki etniczne czy akcja antypolska. Zwracamy się ze stanowczym apelem przede wszystkim do prezydentów i premierów oraz władz parlamentarnych Ukrainy i Polski w sprawie godnych pochówków wszystkich ofiar ludobójstwa poprzedzonych ekshumacjami ciał zamordowanych. Pochówki te powinny mieć charakter religijny, zgodny z wyznaniem i obrządkiem ofiar. Wreszcie wyrażamy też sprzeciw wobec gloryfikacji ukraińskiej nacjonalistów, członków ofiar.